W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o pewnym dniu na placu budowy. Zlecenie przemysłowe to i wypłata przemysłowa. Podpowiem Wam także, jak osiągnąć taki wynik bez kupowania myjki. Chcesz zdobyć kubek z logo? Strzel w komentarzu, jaką powierzchnię dziś umyliśmy. Dzisiaj do nimi się wiele nauczył. Hej, witam Was, tutaj Dominik. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie właśnie... Co tu się będzie działo dzisiaj? Hałasujemy i robimy betony. Czyli jak zawsze. Tak. Co się dzieje? No, naszym zadaniem jest dzisiaj zmatowić beton. Czyli musimy nadać nowemu betonowi chrupowatość, po to, żeby odpowiednio klej trzymał płytkę i żeby basen nie przeciekał. Jest takie dość standardowe zadanie przy betonie, po to, żeby przygotować go pod warstwy naprawcze. Okej, okay. Czyli pędzą konie po betonie i zaczynamy. Jedziemy. Nie wiem, czy pamiętacie odcinki na początku kanału, cały czas do Was mówiłem i dzisiaj będzie tak samo. Opowiem Wam, jak bez odpowiedniego sprzętu podjąć się takiego tematu. Jak widzicie, przyjechaliśmy tutaj ekipą, aby zmyć mleczko cementowe z basenów w hotelu. Obiekt faktycznie jest potężny, ładnie położony, z widokiem na skocznię. Mamy jedną myjkę 500 i dwóch ludzi do mycia. Plan jest taki, że w czasie zlecenia będziemy się zmieniać. Wcześniej nie byliśmy tutaj na oględzinach i na początku obejrzeliśmy całość. Wysłuchaliśmy także, jakie wymogi ma wykonawca. Przeszliśmy się po placu budowy, żeby zobaczyć, gdzie mamy podpięcia wody. Jak już znaliśmy każdy aspekt techniczny zadania, mogliśmy spokojnie zmienić ciuchy i zaczynać mycie. Na moim kanale nie było jeszcze myjki w śniegu, dlatego czas na taki film. W dalszej części opowiem Wam co nieco o pieniądzach, bo pewnie większość z Was jest ciekawa, jak udało nam się osiągnąć taką dniówkę. No i zobaczymy, co to będzie. Jest minus. Myjka będzie chodzić, ale mam nadzieję, że będzie ok. O, słyszeliście? Podobno jest dobrze. To, co tutaj widzicie, to sekcja basenowa obiektu. W tym momencie jest to jeszcze kupa betonu i nic więcej, ale gdy hotel będzie wykończony, w tym miejscu pływać będą goście. Czas na testy, czyli jak działa myjka 500 w kontakcie z betonem. Mamy też przedstawicieli wykonawcy i wspólnie z nimi ustalamy, do jakiego stopnia mamy umyć i w cudzysłowie zniszczyć tę powłokę przed kolejnymi etapami wykończenia. Tutaj, żeby przygotować beton do nakładania kleju pod płytki, musimy nadać mu chrupowatość. Tutaj ekipa już robiła młotkowanie, czyli zdejmowanie fragmentu tego betonu i też robiła czyszczenie kątówkami, czyli nadanie chrupowatości przez tarczę. To tutaj dość mocno widać. Natomiast my to robimy po prostu wodą, czyli dajemy wysokie ciśnienie, 500 barów, 30 litrów, no i jedziemy z tematem. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Tą ścianę będziemy poprawiać, będziecie widzieć, jak to wygląda po naszej robocie. Mamy chwilę czasu, żeby pogadać o pieniądzach. Patrzcie na to zlecenie. Myjka, lanca, dysza i jazda. Czy trzeba do tego wielkiego fachowca? Moim zdaniem nie. Oczywiście, trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Żeby trzymać jedną odległość od ściany, trzeba także uważać, żeby nic się nie stało. Czyli takie ogólne bezpieczeństwo typu kask, nauszniki i tym podobne. Ale chyba nie jest to zbyt skomplikowane. Nam wyszła dniówka na poziomie 8000 zł do podziału na dwóch. I Wam też może wyjść podobnie, ale jak? Przecież trzeba mieć myjkę, ona kosztuje kilkaset tysięcy złotych. No tak, ale po co kupować, jeżeli można wynająć? Zastanówcie się nad tym, a ja w międzyczasie pokażę Wam, jak działa odmulacz, bo też często o to pytacie. Zobaczcie, jak to daleko leci. Tylko przy pomocy myjki. Jeszcze dalej. Tutaj jest wyżej, delikatne załamanie, ale i tak, zobaczcie, pełno wody jesteśmy w stanie odpompować. Powiedzmy, macie działalność taką jak ja, czyli mycie kostki, elewacji i dachów. Do tego nie potrzebujecie aż tak mocnej myjki, ale do przemysłowych zadań, owszem. Bez sensu jest kupować myjkę na jedno czy dwa zlecenia w ciągu sezonu, bez sensu też odrzucać tak łatwe pieniądze tylko dlatego, że nie ma się sprzętu. Link do wynajmu myjki macie w opisie, jeżeli kiedyś mielibyście potrzebę, to skorzystajcie ze zniżki pod tytułem Dominik500+. Specjalnie wymyśliłem taką nazwę, wiadomo do czego nawiązuję, z tym kodem macie zniżkę na wynajem myjki Divo, tak wiecie, jakby coś na przyszłość. Przypominam, że w tym odcinku możecie zdobyć także kubek z logo Dominik maluje. Oglądajcie do samego końca i strzelcie w komentarzu mniej więcej, jaką powierzchnię według Was umyliśmy podczas tej dniówki. Powiem tak, zlecenie przyjemne, natomiast wszystkie te lance od 500 są zdecydowanie cięższe niż w mojej myjce, więc powiem, delikatnie czuję,
I odczuwam piętno tego zlecenia, natomiast wydaje mi się, że będzie całkiem okej. Okay. Ta część jest dużo większa, a potem pójdziemy na te, wiecie, skosy i eski. Jedziemy dalej. Szanowni Państwo, jesteśmy na kolejnym etapie. Tamten został zakończony i jedziemy sobie w następną część. Tutaj ponownie mamy czyszczenie basenu. Skomplikowane, ponieważ są jeszcze takie oto zabijasy, ale mam nadzieję, że będzie to ładnie wyglądało. Najważniejsze, że nam dobrze idzie. Na zewnątrz jeszcze jasno, chociaż tutaj muszę powiedzieć, jest dosyć ciemno. No i patrzymy, jak to wygląda w ogóle. Nie no, widać efekt, nie ma co. Dlaczego to jest fajniejsze od mycia elewacji? Dlaczego łatwiejsze od mycia elewacji? No bo tutaj niczym się nie przejmujemy. Nie przejmujemy się, że zniszczymy powłokę, bo mamy zniszczyć powłokę. To jest nasze dzisiejsze zadanie. Powiem szczerze, lekko jestem zmęczony po tamtym myciu, dlatego się delikatnie zmieniliśmy. Nie wiem, czy cokolwiek słychać. Mam nadzieję, że tak. I nawet źle mi się to trzyma, bo już mnie łapa boli. Idziemy sobie dalej. Godzina 20, wszyscy już pojechali do domu. Ciemno. Mamy tylko takie malutkie lampki, natomiast zobaczcie, do jakiego stopnia udało się doczyścić. Tutaj to już było, więc nie ma się czym chwalić, natomiast to już jest nasze mycie, a właściwie usuwanie mleczka. Fajnie, fajnie, jesteśmy mega zadowoleni. No i powoli się składamy. Tak? Składamy się? Co pan powie na to wszystko? Nie rozumiem, tą myszkę daje. No to żebyś miał chociaż koło ust jakąś myszkę. Dzisiaj do nimi się wiele nauczył. W końcu nauczył się myć przy mnie. No i to jest dla niego wielki postęp w karierze myjkowca. Dziękuję. Powiem szczerze, posiedzieliśmy, bo wstałem przed piątą po to, żeby tutaj dojechać. Oczywiście, wiadomo, wyciągnięcie sprzętu i inne takie rzeczy, nad tym też schodzi dosyć dużo czasu, no ale kilkanaście godzin mycia. Jak zwykle dla Was mam kubek z logo Dominik Maluje. Muszę tylko się dowiedzieć, czy wiemy, jaka tutaj jest powierzchnia, ponieważ to będzie pytanie. Strzelajcie w komentarzu, ile udało nam się umyć przez całą dzisiejszą dniówkę. Ja już uciekam. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.